W dniu dzisiejszym organizujemy integracyjny turniej Grudziądza w Boci. Jest to impreza, którą organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Tomy, dofinansowana z Fundacji Orlenu, z programu Moje Miejsce na Ziemi. W imprezie bierze udział 25 drużyn z 6 organizacji, w tym po raz pierwszy drużyna Urzędu Miejskiego. No poziom jest ciężki, ta jest ciężka też, dużo zawodników jest, no jest ciężko, bardzo ciężko jest. A jak się przygotowywaliście do tych mistrzostw, bo pewnie trenowaliście gdzieś tam? No trenowaliśmy na warsztatach, na terenie, ciężka też była rezerwacja, ciężko było bardzo. A która zbierze udział w tych mistrzostwach, nie wiem, ciężko się uczy grę, ciężko tą grę opanować, czy ona jest prosta? Nie, tam trenujemy się, uczymy tego bardzo. Jak ty oceniasz swoją grę na tych mistrzostwach Grudziądza dzisiaj? Dobrze graliśmy, bardzo wysoko graliśmy, ponieważ że pokonaliśmy Caritasu niewidomymi i minimalnie jeden z kolegów z jednej pracowni. Ale największe nie było zaskoczenia w tym meczu, że z centrum Krapki to byli niepokonani. Są niepokonane, ponieważ że są ćwiczone na porządku dziennym. Ja wkręciłem tatę i Marcina, też chciał też powiedzieć, też. To jest dobra gra, Boci, to jest taka gra, podobna jak Bocze, to jest skórzane, a w przypadku Bocze to jest kamienna, też, a bóle to metalowe. Powiedz, jak się przygotowywaliście, ty się przygotowałeś do tych mistrzostw Grudziądza? Przygotowaliśmy się, ponieważ że ćwiczyliśmy 2 razy w tygodniu na ćwiczeniach, na rehabilitacji. Poprzez pół godziny tygodniowo. To jest najlepsza forma rehabilitacji i to jest najlepsza rzecz, żeby integrowali się i najlepiej się współpracowali. Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy.